Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj wszedł w życie nowy patch, więc chciałem z wami zobaczyć, co pojawiło się w grze. Czy Plarium wzięło pod uwagę opinie graczy i wielkie oburzenie, które było w momencie informacji o tym, że zabiorą nam miesięcznie Sacreda i pięciogwiazdkowego kurczaka. Sprawdzimy, czy Plarium coś tutaj zrobiło. Zobaczymy, jak wyglądają wojny klanów. Wczoraj mówiłem o... miałem uwagi do tego trybu i do zagrożeń, jakie się mogą pojawić. Zobaczymy, czy coś się zmieniło w stosunku do tego, co było na filmie. Tam była informacja, że to jeszcze nie do końca tak może wyglądać. Więc może zacznijmy od nagród, tych Daily Login Rewards. Jak widzicie, ja jeszcze mam nieco ponad tydzień czasu do odebrania Sacreda, ale napisali w patch notesach, że jeżeli ktoś jeszcze tego nie skończył, to od następnej rotacji wprowadzą zmiany. Więc teraz zerknijmy na... to są pełne już patch notesy, tu jest klan, tu jest informacja, znaczy są klanowe zmiany, tu mamy informację o tych nowych czempionach. Ta szóstka jest już w grze. Obejrzymy sobie też, jak oni wyglądają, jakie mają staty. Ale rotacja póki co jest ta sama, jest druga rotacja, więc pewnie dopiero od następnego patcha będą nowe zmiany. I mamy tak, zmiany, te Daily Login Rewards. I czy coś tu się zmieniło? A więc tak, dostępna jest, teraz będzie Cleopteryx, będziemy zdobywać fragmenty, tylko nie widziałem, żeby to było opisane w poprzednich informacjach. Ona nie będzie już dostępna w szardach, czyli teraz jedyną metodą na dostanie Cleopteryx będzie zdobycie jej w tych fragmentach. Z jednej strony to troszeczkę polepsza sytuację, ponieważ no, otwierając szardy już jej nie dostanę, ale problem ciągle jest taki, że ona już może nie jest długo w grze, ale już ludzie ją mają, niektórzy już ją trafili. Widziałem, czytam opinie, komentarze pod na koncie facebookowym. No i ktoś się właśnie pytał, czy on będzie mógł dostać coś innego w zamian za to, bo już ma Cleopteryx i nie potrzebuje duplikaty. No więc Plarium odpisało zabawnie, znaczy w ich mniemaniu to nie było zabawnie, ale żeby się nie przejmował, bo nadchodzi system na duplikaty, więc będzie miał z tego pożytek. No jak ja bym dostał taką odpowiedź, nie byłbym z tego zadowolony, ani by mnie to w żaden sposób nie pocieszyło. Bo zabierają nam, raz pięciogwiazdkowy kurczak nam zabrali, tak, bo tu widzimy, że w miejsce na 10 dnia czysta energia jest, tą energię zastępują fragmenty, pięciogwiazdkowego kurczaka będzie ta energia, a na koniec na 30 dni będą kolejne fragmenty. Tylko to ogólnie rodzi kolejny problem, czyli za kilka miesięcy, jak już, chyba że nie, chyba że na stałe będzie tak zrobione, że jak się przekroczy 271 dni, to będzie Cleopteryx, bo jeżeli to byłaby rotacja, chociaż to jest Plarium, więc takie możliwe, że nie, że zdobędziemy Cleopteryx, a potem już jej w ogóle nie będzie. Nie będzie jej ani z szardów, ani z fragmentów. Nie zdziwię się, jak się okaże, że tak jest. No ale zobaczymy, to się okaże za kilka miesięcy, jak już Cleopteryx minie i nowi gracze wejdą w ten okres. No mam nadzieję, że Plarium tej kolejnej gafy takiej nie zrobiło. Także no niestety, tracimy te dwie rzeczy. Jeden szart mniej miesięcznie, jeden kurczak mniej miesięcznie. No, mi się to nie podoba osobiście. Potem tu są jakieś zmiany, że tak, mamy zwiększoną ilość miejsc, można sprzedawać akcesoria, są jakieś tam małe bugi poprawione. Tutaj jakieś małe zmiany, nic znaczącego się nie wydarzyło. Ok, przejdźmy teraz do questów klanowych i zobaczmy, jak to wygląda w grze. Jak widzimy,
tutaj teraz nasz ranking się przemieścił tutaj i ogólnie fajnie to wygląda. Mamy tutaj informacje o tym, na jakim poziomie jesteśmy. Od razu na początek, bo ja widziałem zaraz po resecie serwerów, był poziom pierwszy, chwilę później zalogowałem się drugi raz tutaj i wskoczył klan na poziom czwarty, więc podejrzewam, że te wszystkie tutaj achievementy zostały uwzględnione i jesteśmy blisko piątego poziomu. I tak, tutaj mamy wszystkie informacje o tym, co nam dają te poziomy. Jest zaznaczony, który jest nasz, czyli w tym momencie mam 2% więcej srebra w kampanii, 10 więcej multibattles, nawet nie sprawdziłem, czy to od razu skoczyło, czy od następnego dnia to będzie widoczne. No i 4 sloty w sklepie i 30 questów. A do tego zaraz przejdziemy. Więc tak to wszystko tu wygląda. No i się pojawiły dwa nowe tutaj okienka. Mamy questy i mamy sklep. Najpierw sklep. Mamy tak, te 4 otwarte. Mam tutaj dostępny srebro, małe połszony, browary i kurczak, czyli w zasadzie w tym momencie absolutnie nic, co chciałbym sobie kupić, więc dopóki mój klan nie wskoczy tutaj, chociaż fragmenty to no jeszcze troszkę, bo to jest piąty, więc jak to tam jest, wróćmy. O nie, od razu będą dwa następne otwarte, czyli tutaj. Na następnym poziomie będę mógł już sobie przynajmniej na jednym koncie zacząć kupować fragmenty Janiki, bo na drugim ją mam. No i widzimy tutaj, nie dziwcie się, że na filmie był Void Shard, tutaj Voida nie ma, za to jest książka. Dlatego, że te nagrody w dużej części są losowane. To jest większa ilość nagród, która może się pojawić. Jak sobie klikniecie w item pool, to macie wszystkie informacje. Tak, w pierwszym slocie jest tylko srebro, w drugim slocie może być ten 3-gwiazdkowy kurczak albo energia, co ja teraz mam. Tutaj 3-gwiazdkowy kurczak, tak. Albo może być energia. W trzecim różnego koloru połszony, w czwartym mamy małą książkę, albo, przepraszam, tu jest 3-gwiazdkowy kurczak, ale w czwartym jest 2-gwiazdkowy. Po co komuś 2-gwiazdkowy kurczak? Mogli to naprawdę usunąć. Byłaby większa szansa na tą książkę. Nowym graczom zdecydowanie ta książka się bardziej przyda niż takie kurczaki. Jeśli idziesz do sklepu, do marketu, kupujesz 2-gwiazdkowego czempiona i masz. W piątym mamy średnie połszone, w szóstym mamy Janikę. Jest tylko jeden czempion, także tu się nie martwcie. Nie będzie tak, że co tydzień możecie ją trafić. Możecie trafić innego czempiona. Z tego, co pisali w patch notesach, to jak się skończy Janika, będzie kolejny. Zobaczymy, kto tam się pojawi. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, to pisali, że będzie nowy czempion. Nie pisali, że będzie nowy legendarny czempion. Mam nadzieję, że epika nie wrzucą. Potem mamy tak duże, te największe poszony. Potem mamy slot 8, gdzie mamy te wszystkie charmsy do Forge'a. W dziewiątym zawsze jest książka epicka. Fajnie, że tutaj będzie ta epicka. Zawsze to jest kolejny metodat, żeby zdobyć książkę. I w dziesiątym, tak, tu mamy tego Voida, ale może być też 4-gwiazdkowy kurczak XP. Mogli dać 3-dniowy już. I też charmsy w 11. Albo glif 5-gwiazdkowy, albo kurczak 5-gwiazdkowy i na koniec albo książka legendarna, albo Warhammer. Niestety nie ma Sacreda. Po cichu liczyłem na to, że może tam usuwają, ale tutaj będzie dostępny Sacred. Czyli nie ma. Czyli zabrali nam jeden Sacred miesięcznie mniej. Dziękujemy Plarium z całego serca. Mimo wielkiego oburzenia ze strony graczy wszędzie, na Discordzie, na stronie i gdzie się tylko dało na Reddicie. No nie posłuchali, zabrali nam niestety. Okej, ale już kończę o tym. Więc co? Fajnie, że są nowe metody na zdobycie książki.
No tutaj trzeba ostatnio otworzyć, czyli który poziom jest. Tryby 12, czyli od 18 poziomu klanu będzie można tą książkę drugą zdobyć. Legendarną. Im więcej książek możemy zdobyć, im więcej metod jest, tym lepiej. Więc fajnie, że to tu jest. 3000 to też nie jest tak źle. Ok, przechodzimy dalej do questów. No i mamy questy. I jak widzicie, u mnie jeszcze są, tutaj jest zaznaczone, ile jest wolnych. U mnie jeszcze jest jeden basic, dwa eksperckie. Na szczęście, jak widzicie, tak, jak ktoś wziął, ja w sobie tutaj wziąłem. Wziąłem sobie tutaj quest. Od razu, jak miałem to szczęście, że jeszcze nikt tutaj nie grał jak po resecie, więc mogłem sobie wybrać. Wziąłem sobie taki jeden quest. No i go dzisiaj zrobiłem, musiałem wziąć. No, nie chciałem być tutaj wredny w stosunku do, nieuczciwy w stosunku do moich ziomalic z klanu, więc wziąłem sobie tylko jeden, dlatego że questów jest 20. Mamy 10 basiców i mamy 10 na poziomie ekspert, a nie 30, dlatego w tym momencie nawet nie ma po jednym questie dla każdego członka klanu, więc u mnie, z tego co widziałem, ludzie sobie wzięli po jednym. Mimo że nie mieliśmy żadnego żadnej umowy, nic o tym nie gadaliśmy póki co. O, tutaj jeden. 3 se wziął. O, mamy jednego tutaj delikwenta, który wziął sobie 3. I tu chyba Zulk wziął sobie też 2. Ale generalnie ludzie brali po jednym queście, tak żeby jak dla więcej osób starczyło. Mamy 20, więc 10 brakuje, mimo tego, że tu mam informację, że powinno być 30. I moja hipoteza jest taka. Tutaj napisali w questach, że gdzie to jest? W każdym razie gdzieś tu napisali, że mamy 30 questów dostępnych i one się równo rozkładają, okej, tutaj, że one się rozkładają po Basic, Expert i Elite. Więc moja hipoteza jest taka, że one się rozłożyły rzeczywiście 30 i mamy 10 tu, 10 tu i 10 tu. Problem w tym, że nie mamy dostępu do tych elitarnych questów. No tak, jest quest available, no tak. Jest quest available, tylko ich nikt nie może wziąć, więc Tarium, fantastyczna robota. Dawno nie zrobiliście takiej fuszerki. Świetny pomysł, implementacja zła. Także przez pierwsze 4 poziomy niby jest 30 dostępnych, tylko że 10 jest tak naprawdę niedostępnych ze względu na to, że są elite. Także super zabawa. Jak widzicie tutaj, także tego też, tej nagrody też, 500 dodatkowych punktów doświadczenia nie zbierzemy, bo nie zrobimy 30 questów, bo ich nie ma po prostu. A te 500 by się bardzo przydało, bo byśmy od razu wskoczyli na wyższy poziom i byśmy mieli dostępne kolejne nagrody. Także tak to wygląda. I jak widzicie, jest tutaj, jeżeli ktoś sobie weźmie quest, to widzimy, kto to zrobił. Chociaż tyle dobrze, bo gdyby tego nawet nie było, to by wtedy już w ogóle nie byłoby wiadomo, kto sobie wziął, kto nie wziął. Tak przynajmniej wiadomo, kto wziął quest. Jeżeli jest zabrany nieskończony, to tu jest quest taken. Tu mamy informację o tym, że został skończony i tu się wliczają do ogólnej puli. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Plarium zobaczy, że to nie działa dobrze i szybko wprowadzą jakieś poprawki. No więc na koniec szybko zobaczmy jeszcze tych nowych czempionów, którzy się pojawili w grze. Zacznijmy od epików. I tu mamy Dark Kale. O, szybko. Tak wygląda.
co powiecie? No myślę, że nie postarali się za bardzo generalnie. Wzięli stary model Kayla, coś mu tutaj troszkę dołożyli. Okej. Okay. Nie wygląda źle oczywiście, ale myślałem, że się bardziej postarają. Skille już omawiałem, spójrzmy tylko na podstawowe staty. Niskie HP. Atak też nie zachwyca. Przyzwoity defense, przyzwoity speed. Z ciekawości. Dobrze, że dostał trochę accuracy. Z ciekawości, jak wygląda podstawowy. Oj, nasz. Zwykły jest szybszy od epickiego. Ale generalnie nie wygląda to źle. Mamy Gwyneth. Niskie HP. Wyższy atak, niski defense, przyzwoita prędkość. Ok. I jak ona wygląda? No tak, jak na standardy Plarium, przeciętnie. I tam jeszcze był Shadowkin. I mamy tu Taya. Co sądzicie? No, ja jestem rozczarowany jej wyglądem. To tak ten poziom jest, jak dla mnie. No może tutaj trochę też. Generalnie Taya nie zachwyca. Bardzo niski HP. Wysoki atak, niski taki defense i średni speed. Bardzo ciężko ją będzie przy tym tutaj, przy tych statach utrzymać przy życiu. Teraz spójrzmy na Lego, jak wyglądają. Tam był Lizardman. I gdzie on jest? Passata. Tak wygląda. Fajne te pioruny są. Naelektryzowany cały. Coś wolno działa. Czy to on powoduje? W każdym razie wysoki HP, wysoki defense. Tutaj jest na HP się opiera. Jest szybki. Do tego dostał trochę resista i accuracy. Czy był accuracy? Tak. Tu już dużo lepiej to wygląda. I potem kto tam jeszcze był? Był Demon Spawn. I gdzie jest? Basal. Tak wygląda. Z wielkim tatuażem na klacie. Bardzo fajnie wygląda. Uff, taka lawa tutaj. Już nieco zastygła. Płacze lawą. No i bardzo wysokie. No. Wysoki HP, też wysoki defense, speed też przyzwoity, aż 20 dostało Kires. Także fajne staty. I jeszcze był Ork. Mam tutaj Orka, gdzie jest? To jest Varl. Varl the Destroyer. I bronie ma kozackie. Takie wielkie. Nawet nie, może troszkę jak ten, jak jeżeli jesteście fanami Star Treka, to broń Klingonów, bo Batleth się nazywa. Jeżeli się pomyliłem, to wybaczcie. I co my tu mamy? Oj, niski HP, wysoki atak, przyzwoity, dobry defense jak na czempiona, którego jest, który jest atakiem. I ma trochę accuracy. Także generalnie też wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że ma dobre mnożniki. Pewnie niedługo to wypłynie. Bo kod już jest dostępny, więc mam nadzieję, że on będzie mocno uderzać. Także to tyle. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobają te zmiany. Czy udało wam się jakiś quest trafić? Czy już ktoś wszystko zgarnął, zanim się w ogóle zalogowaliście? Z mojej strony to wszystko. Mówi do was Samael. Cześć.